ten oto zobrazowany w tej książeczce tutaj motorower Romat typu M750 Pegas będzie głównym bohaterem serii filmów. Najpierw kilka słów o nim samym. Tu mam oryginalną książeczkę, instrukcja obsługi motoroweru. Tutaj mam jeszcze też oryginalną książeczkę gwarancyjną. Ten motorower to był motorower kupiony przez mojego dziadka. Ja na nim jeździłem, jak byłem mały. Kupiony był 29 czerwca 1976 roku. Mój rocznik, ten sam rok, w którym się urodziłem. Tutaj jest chyba 24 maj 1976 rok. Został dopuszczony do sprzedaży. Cena jego, zdaje mi się, że tutaj jest 3400 zł. Ale ktoś tu ma większą wiedzę na temat cen tych motorowerów w tamtych czasach, może rzucić trochę światła na to. Co jeszcze? Motorower był kupiony w Łodzi na Piotra Skargi 12 w Polmozbycie. Książeczka jest zupełnie pusta. Nie ma nic. Jeszcze została wyrwana tutaj kartka jakaś, nie wiem co to było. Ale wniosek tego taki, że się nie psuł po prostu. Tak? No bo tak. Instrukcja obsługi to jest tak genialne w swojej prostocie. Wszystko tu jest opisane. Wyobraźcie sobie teraz instrukcję obsługi do tych nowych motorowerów czy innych pojazdów. Jakby to wyglądało, jaka książka. I tu jest tak wszystko fajnie opisane, prosto. Wszystko można samemu zrobić. Miałem nagrywać filmy, jak tam robię różne rzeczy. Coś naprawiam, coś rozkręcam, smaruję i w ogóle, ale to chyba nie ma sensu, bo to jest tak proste jak rower praktycznie. Więc nie będę was zamęczał godzinami rozkręcania, czyszczenia i skręcania, bo to chyba nie ma sensu. Ogólnie rzecz biorąc, tutaj widać ramę od niego, bo rozkręciłem go całego, przywiozłem go z Polski. Ja mieszkam w Anglii i teraz tego lata przyjeżdżając z powrotem przywiozłem sobie go, wszystko porozkręcałem. Teraz go powoli czyszczę. Jaki mam plan ogólny? Chciałbym pomalować tą ramę. W ogóle wszystkie części, które są w kolorze, na oryginalny kolor jaki jest. Rzeczy, które są chromowane, chciałbym odnowić też, nowy chrom położyć. Znaczy nie sam, no, ktoś będzie musiał to zrobić. Tylko tak, mam takie pytanie do was, widzowie. W jaki sposób kłaść nową farbę, nowy lakier na ten? Czy piaskować to i jakąś proszkową metodą, czy po prostu dać do lakiernika, żeby to wygładził, wycackał i pomalował? Tak, to jest takie pytanie do was. Jeżeli byście mogli pomóc, może macie sami jakieś doświadczenia w tej kwestii i powiedzieć, co jest najlepiej, co się sprawdza, to byłbym bardzo wdzięczny. Możecie zostawić swoje rady w komentarzach pod spodem. No w tej chwili tak. Do tej pory, no co, poza rozkręceniem tego wszystkiego w drobny mak, najdrobniejszy jak się da, już w tej chwili udało mi się zrobić, rozkręciłem cały bęben, wyjąłem trzpień, kulki łożyskowe, wszystko wyczyściłem i nasmarowałem. Jak widać tutaj chrom już jest dosyć przewzewiały, już wychodzi rdza spod spodu, dlatego też chciałbym to zrobić. Wszystko. Na razie nie skupiam się na jakimś mocnym doczyszczaniu. Czyszczę oczywiście na tyle, na ile mogę wszystko, ale bez rozkręcania takiego, dlatego że chciałbym to wszystko złożyć jak najszybciej się da i po prostu zobaczyć na tym, jak się jeździ i później ewentualnie też przy okazji czyszczenia zobaczę, co jeszcze wymaga wymiany, bo chciałbym, żeby był jak najbardziej oryginalny, no ale wiadomo, że po tylu latach różne rzeczy, jakieś tam śrubki, podkładki, nakrętki już mogą wymagać wymiany. Tutaj okładzina na hamulcach jest, jeszcze jest, za dużo jej nie zostało, ale jeszcze wystarczy na jakiś czas. Wiadomo, dużo na tym nie będę jeździł, ale troszeczkę na pewno powinny być sprawne w takim, tak czy inaczej.
To wszystko ładnie działa mi. No, w tej chwili się biorę za drugie koło tylne i będę co jakiś czas wrzucał filmiki z postępów w pracy. Jeżeli byście chcieli zobaczyć jednak, jak robię różne rzeczy, chcielibyście się ponudzić troszkę, to dajcie znać w komentarzach pod spodem. Dobra i do zobaczenia. Wkrótce, mam nadzieję.